Goal Line TV na zgrupowaniu w Spale. Mamy tryout. Zawodnicy robią drille z NFL Combine, czyli 20-yardowy shuttle, three cone drill, broad jump, bieg na 40 yardów, więc standard, który widujemy na co dzień w NFL-u. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Kadra będzie już klarowała się w trakcie tego tryoutu. Zawodnicy będą na bieżąco odrzucani. Wyniki po południu. Ze mną Mateusz Błazik, Tychy Falcons, witam. Witam serdecznie wszystkich. Jak nastroje przed tryoutem? Myślę, że bardzo dobrze, jestem dobrze przygotowany. Zobaczymy, jak to się uda wszystko tutaj na tryoucie. Trener running backów Jakub Samel jest ze Śląska, znacie się, będziecie rywalizować przeciwko sobie w tym sezonie. Jak się czujesz przed tą rywalizacją? Teraz akurat wszyscy jesteśmy w jednym teamie, tak jakby jest to polska reprezentacja, także gramy razem, a potem zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w sezonie. Dzięki. Ze mną Dariusz Poźniak, Wrocław Outlaws. Dariusz, będziesz w kadrze? Będę. Jak nastroje przed dzisiejszym tryoutem? Jesteś chyba dobrze przygotowany, pracujesz ciężko w sezonie, mamy ostre treningi, wiem o tym bardzo dobrze. Jak nastroje? Nastroje bardzo dobrze, przygotowanie jest, dam z siebie wszystko. Nie będzie między innymi Babsa, nie będzie Dominika na zgrupowaniu, więc jest miejsce dla liniowych. Myślisz, że zajmiesz to miejsce? Pierwszy raz słyszę, że Babsa nie będzie ogólnie w reprezentacji? Nie, nie, Babsa nie będzie tylko na tym zgrupowaniu, bo ma ślub w sobotę, więc jest trochę miejsce, jest szansa, żeby się pokazać. Myślę, że mam szansę, bo jako chyba jedyny startuję ze swojej pozycji, nie ogólnie dla linii, tylko dla lewego garda. No, Dawid Tarczyński, Panthers Wrocław, wielki nieobecny powołań, teraz przyjechał na tryout. Jak się czujesz przed tym tryoutem? No, jestem w życiowej formie, więc czuję się bardzo dobrze, przyjechałem się sprawdzić najlepszymi, bo robię to tylko i wyłącznie dla orzełka na piersi, no bo jest to marzenie każdego sportowca. Powiedz mi, czy czułeś się źle z tym, że zostałeś pominięty w tych pierwszych powołaniach? Twoje nazwisko było takim jednym z pięciu nazwisk topowych, których zabrakło w tej pierwszej rundzie powołań. No, nie chciałbym wnikać w szczegóły. Myślę, że każdy sztab trenerski ma prawo wybrać kogo tylko chce. Miałem rzeczywiście problemy z barkiem na początku sezonu, ale później myślę, że końcówka była w moim wykonaniu bardzo dobra. No szkoda, że się nie udało wygrać mistrzostwa i może to zaważyło o powołaniu, no ale jestem tutaj dzisiaj, żeby o nie zawalczyć. Dobra, Dawid, ostatnie pytanie, już nie z kadrą związane. Jakie miejsca zajmą w swoich ligach wrocławskie kluby? No oczywiście pierwsze miejsce. Ale oba? Oczywiście, że oba. Oż, ty kibicujesz Outlaws? Troszeczkę. Dzięki. Z Crusaders dużo osób przyjechało, jest was chyba najliczniejsza grupa z całego tryoutu. Myślicie, że wszyscy zawodnicy mają duże szanse? Powiem tak, no patrząc tutaj na resztę zawodników z innych drużyn, widzę, że tryout będzie naprawdę ciężki. Wszystko zweryfikują testy, które się odbędą. Jak najbardziej chcielibyśmy, żeby jak najwięcej naszych zawodników się dostało, ale tak jak mówiłem wcześniej, wszystko zweryfikują testy i kadra trenerska. Awansowaliście teraz do PLFA 1, gratulacje. Jak się przygotowujecie do sezonu w PLFA 1? No powiem tak, treningi mamy bardzo ciężkie, mamy treningi oczywiście na siłowni, bo PLFA 1 różni się trochę od PLFA 2, trzeba być bardziej lepiej przygotowanym fizycznie. Treningi mamy, zaczęliśmy bardzo wcześnie, zaczęliśmy w listopadzie, mieliśmy niecały miesiąc przerwy. No i bardzo szybko zaczęliśmy trenować w sprzęcie, żeby po prostu jak najlepiej się przygotować do sezonu zasadniczego w PLFA 1. Odbędą się na pewno dwa scrimidże z Green Ducks Radom i Lowlanders Białystok. Lowlanders, dobra ekipa, świetne importy, jak mówiłem w ostatnim odcinku. Czy uważacie, że ta drużyna może was wiele nauczyć właśnie dzięki tym zawodnikom importowanym? Właśnie, że mamy dwudniowy tryout, bardzo się cieszymy, że możemy się bardzo dużo nauczyć od ekipy z Białegostoku, ponieważ są to ludzie, to są jedni z najlepszych zawodników w Polsce. Mają bardzo dobrych zawodników, tak samo z zagranicy, więc możemy się bardzo dużo od nich nauczyć. Dzięki. Jak się przygotowywałeś do tego tryoutu?
Przygotowywaliśmy się cały off-season, łącznie z drużyną. O nominacjach do tryoutu dowiedzieliśmy się dosyć niedawno, także jakieś nasze przygotowania się bardzo nie zmieniły. Także to co drużyna robiła. Powiedz mi, jakie plany Tytanów Lublin na ten sezon? Jak, w co mierzycie? Odpadli wam Husaria, odpadli Lowlanders, sprawa mistrzostwa jest chyba otwarta. Tak, myślę, że będzie sporo fajnych, wyrównanych meczy. Czeka nas sporo podróży na południe Polski, jako cztery pozostałe drużyny są właśnie w tamtych rejonach. Mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej dojść do tych playoffów i powalczyć równy z równym. Dobra, powodzenia w playoffach. Dzięki. Ze mną dwóch quarterbacków Zagłębia Steelers, Michał Krzelowski i Michał Kołek. Michał Kołek, starter w zeszłym roku, Michał Krzelowski. Kiedy ostatnio byłeś starterem? A konsola się też liczy. Może być konsola. To przedwczoraj startera na Ravensach wywalczyłem, pierwsze miejsce, tak, pierwszy sezon jako rookie. Bardzo dobrze. Chłopaki, jak się przygotowywaliście do tryoutu? Czy robiliście coś specjalnego? No, biorąc pod uwagę wszystkie treningi drużynowe na siłowni, na boisku, no to bardziej pod tym kątem, jakby specjalnie dedykowanych pod sam tryout nie mieliśmy, bo zaczęliśmy już treningi, po prostu od miesiąca mamy treningi z nowym trenerem. Jednym słowem, dla Kołka ważniejszy jest sezon niż kadra. Michał, jak ty się przygotowałeś do tryoutu? Ja się 4 miesiące temu zamknąłem na siłowni i po prostu ćwiczyłem, także nic szczególnego. Sporo zrzuciłeś. Nie wiem, czy to efekt tego naramiennika, chociaż nie, drugi bicep też jest dobry, jest okej, Kołek, pokaż swoje. Nie no, kurde, tacy quarterbacki w kadrze. Chłopaki, jakie plany na ten sezon, jeśli chodzi o Zagłębie Steelers? Top liga, ciężka rywalizacja, nie znamy jeszcze waszych importów, ale liczymy na to, że Zagłębie znowu będzie się liczyło w rozgrywkach. No będzie się liczyło, czekamy na importów tak jak wszyscy. Nowy trener bardzo dobre wrażenie zrobił na zawodnikach, liczymy, że wniesie jakąś świeżość do drużyny. Michał? Będzie śmierdzieć remisem, obiecujemy playoffy. Świetnie, świetnie. Chłopaki, jedno pytanie, bardzo takie krępujące. Czy Szymon Widera zrobił wam przykrość i sprowadza importa na QB? Nic nam o tym nie wiadomo. Szymon nam nigdy nie robi przykrości. W ustach Michała to. Ze mną przedstawiciel Słupska. Griffons w tym roku mieli zamkniętą swoją licealną ligę. Świetna inicjatywa w Słupsku. Niestety została zamknięta z powodu braku dotacji przez władze miasta. Jak idą sprawy w Słupsku? Jak się rozwija futbol? Futbol no, jest ciężko ogólnie na razie, ponieważ mamy mało chłopaków, którzy chcą grać. Jest też mała pomoc z miasta. No i póki co no, zbieramy siły, zbieramy młodzież i chcemy coś właśnie powoli rozpoczynać z tymi młodymi, tak właśnie wiek licealny. No i będziemy próbować z nimi, tylko są małe chęci od chłopaków, naprawdę jest ciężko ogarnąć chłopaków, nie? Czyli brak zapału w Słupsku. No Słupsk często miał braki kadrowe, rzeczywiście, to nie jest duże miasto. Jeszcze obok powstali wam Korsarze Koszalin, którzy pewnie zabrali też część regionu. Powiedz mi, czy twoim zdaniem taka inwestycja w młodzież, podobna ścieżka jak Bielawa Owls, to jest właściwa droga? No, wydaje mi się, że tak, bo chłopacy uczą się tej gry naprawdę, co tu się dzieje na boisku. No i nabierają tych chęci, bo od małego, od młodszych no, się zaczyna i fajnie się gra. A tutaj wiadomo, od razu nie przyjdą na boisko do dużych chłopaków, bo się po prostu przestraszą, nie? Po jednej, drugiej akcji i się zniechęcą, nie? Dobra, dzięki za wywiad. Ze mną Paweł Szepiszczak, były zawodnik Panthers Wrocław, teraz już w Zagłębiu Steelers. Chyba najlepszy transfer tego off-seasonu. Paweł, jak się czujesz jako najlepszy transfer tego off-seasonu? No myślę, było głośno naprawdę jak wychodziłem tutaj z bloku swojego nowego, taka kamienica, no to było głośno, faktycznie ludzie klaskali. No naprawdę było słychać to na mieście, nie? I w Chorzowie, i w Bytomiu, i nawet w Czeladzi, nie? Wszystko było opanowane, więc bardzo się cieszę z tego przejścia. Ale tu mamy, witamy w Outlaws TV. Halo, halo. To jest Goal Line TV, nie Outlaws TV. Cześć, cześć, Goal Line TV. Witam, rzucam szmatę. Pokaż bicepsy, tak jak pokazywałeś wcześniej. A, biceps, tak. Dobra, lecimy. Paweł, nie wiem czy wiesz, tutaj niektórzy ze Steelers wiedzą, gramy sparring. Gramy sparring dzisiaj? Dzisiaj macie tryout, obudź się. Okay. Gramy sparring, my Outlaws, wy Steelers, 7 marca gramy. Ktoś jeszcze oprócz nas dwóch? No, będą z nami też ludzie, którzy będą oglądali Goal Line TV. Aha, to super, świetnie, bo my nie mamy cheerleaderek, wy nie macie cheerleaderek, więc pewnie... Skąd wiesz, że nie mamy cheerleaderek? Bo robicie dopiero nabór. Nie robimy naboru. O kurde. Bierzemy gotowe.